Ok, witamy ponownie. Moim gościem dzisiaj jest nowy nasz pro, Krystian Wolski. Witam wszystkich, witam. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jak do tego doszło tak naprawdę, że na pierwszym starcie jako senior, tak naprawdę przejściu pomiędzy juniorem a seniorem, udało się od razu dojść do tej do tak dużego, osiągnąć tak duży sukces. Więc zacznijmy tak troszkę banalnie, ale no jak do tego doszło? Możesz opowiedzieć dokładnie, jak wyglądały zawody, że tak to nazwę. Wiesz co, no tak szczerze mówiąc, to sam nie wiem do tej pory, jak do tego doszło, bo no dochodzi przeważnie w ten sposób, że się wygrywa overalla i tak to jest, nie? A co do samych zawodów, no to jak wyglądały, tak? Wiesz co, ogólnie zawody były zorganizowane bardzo fajnie. Oni tam mieli trochę problemy w poprzednich zawodach, nie? Ten Tubros Pro Events, który organizowali tam, gdzie był wtedy Wojtek Pieczaba, ten Piotrek Dyryło, no nie, to był chyba maj albo kwiecień, już nie pamiętam. I organizacja była taka, że ciężkie kategorie kulturystów to tam powychodziły gdzieś dopiero 24, czy wiesz, po 24 w nocy, z tego co pamiętam, no nie? To mi Adam Rębiś mówił. I wydaje mi się, że chcieli uniknąć, znaczy no na pewno chcieli tego uniknąć tym razem. I na takim spotkaniu przed weryfikacjami, jeszcze przed rejestracją, powiedzieli właśnie o wszystkim, że to będzie naprawdę, zależy im na czasie, nie chcą tego przeciągać, bo to będzie za długo trwało. I sami powiedzieli, że po prostu będą robić wszystko, żeby jak najszybciej to szło, jak najsprawniej, ale żeby była, powiedzmy, zachowana, wiesz, cała taka no, bezpieczna otoczka, czy jak to mogę nazwać, nie? W sensie, żeby zawodnicy się nie stresowali i tak dalej, nie? Także fajnie zorganizowany backstage, było ogólnie mało zawodników, bo jak ja wszedłem na backstage, no to miejsca od groma, a osób na tym backstage'u może tak w ciemno strzelę z 50, albo nie. No nie? Wiadomo, tutaj była sesja poranna i ranna i popołudniowa, no to tam nie wszyscy się pojawiali na tym, no ale tam jak już zaczęły przychodzić bikiniary, ci spodenkowcy, to tam troszeczkę więcej się ludzi zrobiło. Tak czy inaczej było bardzo luźno, było bardzo dużo miejsca i można było spokojnie, wiesz, odpocząć, położyć się i tak dalej, nie? Czekaj, bo mi, nie wiem, czy się wyłączy mój piekarnik. No ziemniaki, czekaj, wyłączę go. Ja tego nie usuwam, od razu mówię. To leci dalej. Że poczekamy. Nie usuwaj. Myślałem, że się wyłączy tak jak zwykle, ale coś chyba nie. No i przebieg samych zawodów właśnie, wiesz, wszystko było fajnie. Komunikacja jak najbardziej na plus, bo było przygotowane miejsce dla zawodników, którzy mieli wychodzić. Stawałeś sobie w takim, wiesz, kwadraciku tam. Oni numerki sprawdzali, ustawiali i tam miałeś stać, jak było tam, powiedzmy, wiesz, 20 minut czy tam 15 do twojego wyjścia, to oni już cię tam wołali. Była babka, która smarowała oliwką od razu, jak trzeba było. I sobie stałeś, czekałeś na swoje wyjście. Także tutaj było bardzo wszystko fajnie. Jedyny minus, tak jak powiedziałem u siebie na tym filmie po zawodach, który nagrałem, to były te układy dowolne, no nie? Gdzie ja dawałem płytę ze swoją muzyką, a wyszedłem, że tak powiem, no do tego, nie wiem, czy to był układ dowolny, czy to nie był układ dowolny, znaczy ta, wiesz, runda z tym dowolnym, ale wychodzę, a tu nie moja muzyka w ogóle i już wcześniej słyszałem, że to się w ogóle nie zmieni, no nie? Więc myślę, że to też było związane głównie z tym, żeby jak najszybciej to wszystko rozegrać, zrobić dekorację, i później jeszcze rozegrać overalla, przyznać kartę i przejść do tej popołudniowej sesji. Nie? Także tutaj to w zasadzie nie ma się do czego tam doczepić tak bardzo. No, wszystko było zorganizowane tak jak trzeba. Dla mnie tylko chore jest to, że tam za wszystko trzeba płacić. Chcesz wejść na backstage albo tam, powiedzmy, wiesz, dać coach passa do osoby, która ma ci pomagać, 70 funtów. Chcesz wejść na trybunę, kurwa, 30 funtów czy tam 25. No nie? Nie możesz przejść sobie tak o tu z jednego na przykład z tym coach passem. No i to... Jeżeli jestem na przykład trenerem, no, to muszę dzielić to. Muszę dzielić to. Płacić dwa razy. Płacić dwa razy. Okay. Dokładnie. No za to, żeby przejść sobie na widownię i za to, żeby być na backstage'u. No także to tylko to dla mnie było chore i ten, no nie? A tak poza tym to...
Wszystko było ok. Komunikacja jak najbardziej, tempo. No, tempo było takie, że nie można było, powiedzmy, no ja przynajmniej nie mogłem sobie rozegrać, wiesz, tego, co tam z Łukaszem zaplanowaliśmy. Przynajmniej, no nie wszystko, tak? Niektóre tam rzeczy musiałem sobie darować, bo nie wiedziałem, wiesz, jak to się tam wszystko potoczy, jak z czasem i czy akurat trafię z tym. Wiesz, co do tego, co powiedziałeś, co do tej muzyki, co do układów dowolnych i tak dalej, to tak jak mówisz, ale zauważyłem, że to samo jest na zawodach pro i może wzięli tak jakby przykład z zawodników pro, z zawodów pro, że na początku oni wychodzą i pozują, tak naprawdę robią te pozy, wiesz, przodem, bicepsy, najszersze i tak dalej. I tutaj leci jakakolwiek muzyka, oni tylko mają się pokazać i potem dopiero, może nie chcieli, po prostu chcieli pominąć to, wiesz, takie, żeby Ale było sprawnie. to ci przerwę jeszcze, bo ten właśnie prejudging, o którym teraz No mówisz, właśnie. był nawet teraz, gdzie przed porównaniami normalnie w line-upie, w linii, każdy z nas jeden wyszedł tak do, powiedzmy tam, nie wiem, 30-40 sekund na prejudging, nie? Żeby się pokazać. I to były no po prostu coś a la dowolny, no nie? Bo tutaj wiesz, prezentujesz siebie, oni cię oglądają i później dopiero stoisz w szeregu, no nie? I to było najpierw właśnie prejudging, porównania i później znowu to samo, tak jakby, no nie? I dopiero dekoracja. Także tutaj, no i przepraszam, przy tym właśnie pierwszym wyjściu, przy tym prejudgingu, to często, znaczy sędziowie bardzo nie lubią, jak pozujesz właśnie w obowiązkowych pozach. Z tego, co tam się dowiedziałem na backstage'u, co mi powiedział ten rozprowadzający tam i speaker cały, żeby nie pozować w obowiązkowych pozach, bo sędziowie tego nie lubią, chcą zobaczyć, wiesz, po prostu zawodnika, który wychodzi na scenę, czuje się pewnie, wie, co robi i tak dalej, no nie? Tak samo jak, no zresztą wiesz, jak wygląda wyjście na scenę. Nie możesz stać jak cipa, bo zaraz zobaczą, że coś jest nie tak, że jesteś mało pewny siebie, nie jest... że nie potrafisz, nie ma tej prezencji w tobie, nie? Ogólnie powiedz mi, jak się zmieniło twoje tak jakby samopoczucie, że tak to nazwę, jak się czujesz teraz po zdobyciu tej karty? Proszę, wiesz, czy sponsorzy walą drzwiami, oknami? Wiesz, jak to się zmieniło ogólnie? Nie, no sponsorzy nie walą drzwiami i oknami jeszcze, aczkolwiek moje samopoczucie w zasadzie powiem ci, że się nie zmieniło jakoś bardzo, bo no nie wiem, tak sama karta nie daje za wiele, że tak powiem, bo dopiero gdzieś tam w późniejszym okresie, wykorzystując ją, tak powiedzmy, możesz się poczuć jako ten taki pro, bo ja na razie no to wygrałem kartę, nie wystartowałem jeszcze jako pro, dopiero będę wychodził w Pradze i tutaj to dla mnie to jest, wiesz, no nie zmieniło się po prostu nic, no nie, mam w głowie, powiedzmy, wiesz, plan, cel, i codziennie go realizuję i nic więcej. A to, czy ja tam będę miał, wiesz, w bio na Instagramie napisane IFBB Krystian Wolski Pro, czy nie będę miał, to mi to jest bez znaczenia, no nie? To tutaj samopoczucie, no po prostu, wiesz, jak na co dzień się czułem, tak jest dalej, nie? Taka tylko delikatna z tyłu głowy myśl, że sukces dosyć spory w pierwszym starcie w sezonie, po 2 latach przerwy i tyle. Szczególnie, że kategoria tam, ta już Open, była naprawdę mocno obsadzona. To nie ma co mówić. AKD Giant tam chyba wniósł 130 kilo prawie na scenę. Kurwa, chłop, 2 metry. Mówisz open, w sensie overall już, czy Overall, tak już jest? overall. Już był Znaczy, naprawdę mocno obsadzony. wiesz co, no ten gościu, nie pamiętam, jak się, Nasser, mniejsza z tym, z 80, tak, co on był? Albo z 90, tak, z 90, co wygrał 90, no to... Powiem ci, że był tak nawalony mięsem, że to masakra, nie? Ja jestem, no tylko, że był niski, no to okej, okay, no to się nie dziwię, że tam 90 kilo, myślę, że nawet nie miał tyle, no nie? Nawalone i ten, nie? Chociaż ten koleś, co był do 80, też dobrze wyglądał bardzo, no nie? No i później ten Jamie znaczy super heavyweight, no to ile ty mówiłeś, że miał ile na scenie? 292 funty, powiedział. 292 funty. No to masz 225, to jest 102 Prawie kilo, tak? 130 kilo, no tam jak sprawdziłem, No. prawie 130, więc no tak jak na Instagramie, Giant prawdziwy. Tylko powiedzmy troszkę kontrowersji, bo
On na fotkach no, wygląda pociachany. A nie jesteś pierwszą osobą, która mówiła, że naprawdę u niego na żywo nie jest aż tak dobrze. Znaczy, wiesz, nie można powiedzieć, że jest plackiem, no nie? Nie, tego mu nie zarzucam. Wiesz co, no na żywo jak się na niego patrzy, jest naprawdę ogromnym gościem, no nie? Ja jestem pełen podziwu, że na prawie 2 metry, nie wiem ile on tam ma, ale powiedzmy, że te, powiedzmy ponad 180, 190, 195. ponad, no, 195, nawalić na siebie tyle mięsa i być do tego jeszcze estetycznym i proporcjonalnym, bo on taki jest. Dzisiaj właśnie oglądałem zdjęcia, Łukasz tam mi podsyłał, no to naprawdę, on wygląda bardzo dobrze. Proporcje, estetyka, no tam, wiesz, słabych punktów, że tak powiem, nie ma. Może trochę plecy, no nie? No ale to tylko tyle. A na żywo, wiesz co, szczerze mówiąc, nie przyjrzałem się aż tak bardzo, czy tam te prążki na dupie to były aż takie jak palec, grube i widoczne, no ale naprawdę robił wrażenie. Wbrew pozorom tego, co jest na Instagramie, to na żywo też robi wrażenie. Zrobiłem zdjęcie z takim jednym, z tam właśnie z Oxygen Gym widziałem. I ja Tak, tak, tak. obstawiałem, że właśnie on wygra tą super heavyweight, tylko co tam się stało, za co on został zdyskwalifikowany, bo Wiesz, nie tylko ty to obstawiałeś, bo ja no wcześniej z naprawdę, Łukaszem myślałem, właśnie. że nawet napisałem do Łukasza, jak wstawił, zobaczyłem to zdjęcie, mówię, że jeden z nich będzie pro. Zobaczymy, który. No. Wiesz co, wydaje mi się, że odsunęli go sędziowie z tego względu, że miał za mało estetyczną sylwetkę. I tutaj pozowanie. Nie przyjrzałem się tak dokładnie właśnie filmikowi z tej super ciężkiej i ten, no ale widać, że w pozach przodem chociażby ta szeroka talia powoduje dokładnie i brzuch psują cały efekt, nie? To jest tyle defektów tam, że no aż niemiło się patrzy na to. I tutaj, wiesz, tam jeszcze był ten Aaron, jak on ma? Na H. Houston, Hugh, coś. Tak. No, to on znowu też nie wszedł do tego finału, a był taki blondyn w dogrywce już z Jamie'im. Niższy troszkę. Tak, trochę niższy. I szczerze mówiąc, to jak dla mnie, no to ten blondyn był dużo bardziej, wiesz, gdzieś tam lepiej wyglądał według mnie, z tym, że tutaj wydaje mi się, że też kolor trochę nie taki i za jasny i tak dalej, bo to też ma znaczenie, no nie? Aaron Hudson. Teraz Aaron Hudson, sprawdziłem. no właśnie. No a co do tego chłopaka, pana z Oksygen, no to wiesz, jak to tam wygląda, nie? Szeroka talia, brzuchy porozpychane, no te nogi też miał takie jakieś, wiesz, że mało estetyczne i wizualnie nieprzyjemne, nie? Jak się patrzyło. No to Co nie tak. zmienia faktu, że koleś był przeogromny, nie? Bo mam z nim zdjęcie. Naprawdę było ogromne i to nie było tak, że outangling czy coś, tylko zauważyłem, że jest taka teraz moda na tym Instagramie, że naprawdę ludzie na Instagramie wyglądają magicznie, a już na żywo no nie jest tak dobrze. Szczególnie co jeszcze mogło, co ja zauważyłem u tego gościa z Oksygenu, to barki. Coś w nich było. Albo No nie jakiś coś, stan tylko zapalny, albo olej, pewnie wiesz. no, wiesz co, nie przyglądałem się aż tak bardzo. Ja go tam widziałem gdzieś z daleka. Jedyne, co pamiętam i będę chyba pamiętał do końca życia, to jak leżał na ziemi z nogami w górze i chrapał tak, że mało sufitu nie wciągnął. Naprawdę. Mówię ci, Dawid, to no jak nie wiem, jakbyś, wiesz, ciągnik odpalił za pierwszym razem i tak zaciągał, że jeszcze później wypuszczał to powietrze, to spod brody mu tylko wylatywał brzuch. No. No bo on ma tu dłuższą bródkę. Tak. Przejdźmy do tematu przygotowań. Ogólnie chodzi mi o dietę, cardio i co bardzo ciekawe i co pewnie wielu ludzi zainteresuje, wagę, z którą rozpocząłeś i zakończyłeś przygotowania. Czyli praktycznie ta sama. No tam była niewielka różnica, bo ja w szczycie masy, że tak powiem, już ważyłem powiedzmy te 107 kilo, ale to było takie, wiesz, 107 kilo po prostu nieustabilizowane, tak? Jak to się ustabilizowało, to zostało 105 przez bardzo długi czas i tak się trzymało do samego końca mojego sezonu masowego. Natomiast no, w dzień weryfikacji
na wadze miałem 101,7 kg, tak? Czyli tak naprawdę, no powiedzmy, że 102, no to 3,3 kg mniej przez, nie wiem, tam 12 czy 13 tygodni przygotowań straciłem, no nie? Zdaję sobie sprawę też z tego, że do końca nie byłem, wiesz, aż taki suchy, no nie? Bo ta woda gdzieś tam trochę jeszcze została, ale no, tak jak celowaliśmy i myśleliśmy z Łukaszem na koniec sezonu, że będzie, wiesz, na scenie, a 96, 97 kilo, tak się trochę zaskoczyliśmy. I tutaj myślę, że wiesz, to nawet chyba bym nie zrobił tak, no nie wiem, tych 98, że to byłoby ciężko, no nie? Tak 99, 100 po maksymalnym odwodnieniu i do suchości to jak najbardziej, ale mniej to już chyba by nic z tego nie było. A nie wiem, czy wtedy byście nie zaryzykowali troszkę też pełności, które no, Na musieliście pewno. znaleźć gdzieś medium, że tak to nazwę, środek, który No. dał właśnie Na pewno, tym sukces. bardziej, że ja zacząłem, no powiedzmy, ładowanie. Łukasz mi podbił jedzenie od niedzieli, tam na 520 gramów węglowodanów z 300 chyba 80, no to ja po 3 dniach ważyłem 107 kilo, no nie? Gdzie wody jakoś dużo nie piłem i naprawdę byłem pełny, nabity, no. Wiesz, podstawiałem już GH i tak dalej, i cały czas mi się to trzymało, więc no, tylko się cieszyć, nie? Tutaj ja myślę ogólnie, że przez cały okres przygotowań największy wpływ tutaj miało właśnie, wiesz, aspekty żywieniowe Łukasza, no i to, że solidnie przepracowałem okres masowy bez cotygodniowego cheata, który by gdzieś mnie tam wytrącał z równowagi. I zaowocowało to, nie? Tym, że zostało naprawdę sporo tego mięcha. Poza tym, no, przestałem się opierdalać z treningiem, że tak powiem też, po pewnym czasie już i po kilku reprymendach Łukasza, troszeczkę inaczej podszedłem do sprawy. No i to mięcho się trzymało, nie? Tutaj to. Także. Wy macie tą konwersację we trzech, to tam Adam wspominał, że czasami stare koksy cię troszkę sprowadzały, jak miałeś jakieś pomysły, Tak, ale to pracuje. oglądałem wasz materiał ostatnio właśnie z Adamem i się śmiałem z tego, że nieraz było tak, że tam gdzieś różnica zdań pomiędzy mną a Łukaszem była dosyć spora, ale no, nie miałem szans przeciwko im dwóm, więc musiałem się dostosować. Ale to bardzo dobrze, bo widać i to pokazuje, że nawet zawodnik kalibru pro także potrzebuje trenera, jakiegoś drugiego oka czy czegoś. Ludzie mówili, że kiedyś Dorian nie miał trenera. Dorian trenera nie miał, może i nie miał, ale miał tego swojego partnera treningowego, który na 100% tam z nim rozmawiali, gadali, kiedy uciąć, dodać. Także to też było jego, tak jak Adam z Łukaszem, takie coś podobne na tej zasadzie. Też nie mają trenerów, Zresztą ale. wiesz, jak to wygląda, bo też cię Łukasz prowadzi i tutaj to naprawdę takie rzeczy dały mi bardzo dużo, bo ja wiem, że gdyby nie w tych momentach, kiedy trzeba było sprowadzić mnie na ziemię, gdyby tego nie zrobili albo nie wiem, Łukasz dałby mi tam, wiesz, wolną rękę czy odpuścił, to mogłoby to się trochę inaczej zakończyć i różnie, no. Wiesz, nie ma co mówić. Moje pro to jest dzieło Łukasza, że tak powiem. I w dużej mierze i w jakimś procencie, bo sam też musiałem, bo on za mnie nie trenował, tak, czy nie trzymał Michy, ale no, w duża zasługa Łukasza. Nie muszę się zgodzić, Łukasz, ogólnie podejście nie tylko jako trenera, i tutaj trochę pewnie zaraz mi zarzucą, jakie to wchodzenie w dupę, ale podejście ogólnie do człowieka i jasne przekazanie tego, co chce przekazać, i jak to określa, i tak dalej. Tak, przede wszystkim szczerość, która no, jest potrzebna, tak? Nie ma co tam komuś dupy lizać i mówić, że jest super, pięknie, fajnie, jeżeli tak nie jest, tylko jak jest chujowo, to Łukasz to po prostu mówi, tak? I za to się ceni i szanuje ludzi, za to, że są szczerzy, tym bardziej powiedzmy trenerów i osoby, z którymi się współpracuje, no bo ja chciałbym i cieszę się, że utrafiłem do Łukasza, no bo nie byłbym zadowolony z kogoś, kto by mi, wiesz, cały czas słodko pierdział, a ja widziałbym, że coś jest nie tak. Szczególnie, że czasami opierdol i taka, to nie jest krytyka w stylu, o, wyglądasz jak cipa, 50 minut kardio z 20, tylko okej, Tak.
wyglądasz, tutaj możemy to poprawić, a to już jest dobrze, co nie? I tak dalej. To nie ma co ciągłego opierdolu, że tak to nazwę, tylko jest naprawdę Kiedy jest obiektywna uchwała, krytyka. to jest Tak. uchwała, jest na to czas. Kiedy trzeba przytemperować komuś trochę, wiesz, zapał i zapłon, no to też jest na to czas jak najbardziej, nie? No i w sumie wracając jeszcze do tych przygotowań i diety, no to w sumie to ja nie jadłem jakoś mało, tak? No w samym końcu, te powiedzmy, wiesz, 400 węgli, to no przez większość czasu ja w ogóle miałem jeszcze więcej, tak? Bo tam było 480, później 440, z pułapu wyszedłem, który miałem chyba tam 600, nie wiem, no chyba 600, nie? Jakoś tak. No to tutaj, wiesz, przez większość czasu to cały czas ze mnie schodziło i wiesz, na relatywnie wysokiej kaloryce, zresztą pewnie sam tak redukowałeś z Łukaszem, wiesz, jak to wygląda. Kardio według mnie do tego, co jadłem, to nie uważam, że było jakoś dużo. 6 razy 45 albo 40. Teraz robię 40. No to miałem 6 razy 45 plus te 3 razy po 15 po treningu. To tego nawet można nie liczyć, bo to wiesz, nawet lepiej, że pójdziesz, zrobisz, to ci się posiłki poprzesuwają, tak? I to. No pierwszy raz miałem takie przygotowania w życiu, gdzie wstaję rano w dzień startu. Nie boli mnie głowa od diurów. Nie jestem zmęczony, nie jestem, nie, no nie wiem, ogólnie zajebany tymi przygotowaniami, tylko wstaję rano, nakładam bronzer, jem śniadanie w hotelu i jadę na zawody, wiesz, po prostu wypoczęty prawie że i bez żadnych problemów. I tak, no, czułem się, większość przygotowań poza tam, powiedzmy tymi, nie wiem, 2, 3 tygodniami przed, gdzie nawarstwiło mi się trochę problemów prywatnych i nie do końca potrafiłem sobie z tym poradzić, na szczęście się udało. I ale tak to no, cały okres, wiesz, redukcji, nic mi nie przeszkadzało, no nie? Też głodu nie czułem, nie chodziłem jakiś przemęczony. Wiadomo, że jeżeli już miałem chociażby, nie wiem, natłok obowiązków swoich, plus treningi i tak dalej, i to cardio, to gdzieś tam pod koniec tego tygodnia troszeczkę gorzej się czułem. To znaczy gorzej, no, wystarczył jeden dzień, żebym odpoczął i zaraz był z powrotem ogień. Tym bardziej, że ja też na 3 tygodnie przed startem, chyba z tego co pamiętam, wprowadziłem szóstą jednostkę treningową, i to tak, no myślę, że też się, wiesz, delikatnie odbiło na mnie, no nie? Ale to wiedziałem, że tak będzie i chciałem jeszcze ten okres taki na maksa wykorzystać. Teraz już wróciłem z powrotem do 5 jednostek, chociaż nie wiem, czy jako pro nie powinienem trenować codziennie i ten, no nie? Ale to na razie myślę, że te 5 treningów w tygodniu z zupełnością mi wystarczy, tym bardziej, że nie muszę tam jakoś już mocno walczyć o tą formę, tylko mam ją gotową, doszlifować, przypilnować, żeby się nie zepsuła i tyle. Obecne plany to jest Elvis Prague Pro i tam wychodzisz z zawodnikami, którzy, no nie oszukujmy się, to jest czołówka światowa, praktycznie nie będzie tam hita, tak naprawdę. Będzie cała topka, pewnie Diasza też sobie odpuści, no ale reszta będzie na pewno Roden, Dexter zawsze jest, będzie Winkler, no ale będą też zawodnicy troszkę mniejszego kalibru typu właśnie Hollingstead i tak dalej. I jak oceniasz Holly swoje też szanse? lajkuje mi fotki na Instagramie codziennie. Zauważyłem właśnie. Ale Hollingstead bardzo, bardzo miły człowiek się zdaje, taki Tak, nawet sympatyczny. napisał mi wiadomość po tej Anglii, po tym Coventry, że tam właśnie gratuluję, że super poszło, super forma, prezencja i tak dalej, no nie? Także no widać, że taki, wiesz, fajny, ciepły człowiek, nie? On teraz przeszedł do Visa w ogóle od JP'ego też przeszła Donna Disley. To jest taka fitnessiara, bardzo dobrze nabita też, przeszła też do innego trenera. Także A to Peters go nie prowadził właśnie? Peters go prowadził, teraz prowadzi go Phil Vis. Jakieś tam, znaczy Peters prowadzi treningi, a Vis dietę, tam wiesz, Vis to taki magik teraz na pizzach i tak dalej. Nie rozumiem tego jego podejścia. No ale jak oceniasz swoje szanse co do Pragi? Co ci mogę powiedzieć? No, na tyle jestem zawodnikiem rozumnym,
I gdzieś tam pokornym, że no, wiesz, w wieku 25 lat to ja mogę się czuć pewnie na polskiej scenie, tak? Wiedząc, nie będąc też zbytnio skromnym, że jestem czołowym zawodnikiem w Polsce na ten moment, no to okej, ale pierwszy start w pro, 104 kilo może na scenie będzie, czy tam ile, no to gdzie mi w porównaniu do takiego, wiesz, Winklera, który siedzi w Oksygen od, nie wiem, 2 lat chyba, jak nie lepiej i tak dalej, nie? No nie wiem, być może się zaskoczę jakoś miło, nie skończę na ostatnim miejscu, tylko trochę wyżej i raczej z takim nastawieniem, wiesz, że to będzie mój pierwszy start w pro i to ma być dla mnie zabawa, doświadczenie i nic więcej, no nie? Nie nastawiam się tam na to, że skończę, wiesz, w top 5, no nie? Bo to jest nawet nierealne, przynajmniej na ten moment, ale chciałbym pojechać i drugi raz tam, zresztą 2 lata temu też tam byłem i miło wspominam ogólnie imprezę, więc for fun, tylko i wyłącznie for fun. Samo bycie z tymi zawodnikami na backstage'u, możliwość rozmowy z nim, wymiany argumentów, doświadczeń i tak dalej. A druga Nie rzecz, chodzi ze sceny przede właśnie, wszystkim. chciałem o tym powiedzieć, co jeżeli na pierwszym tym wywołaniu trafisz na Dextera, Rodena, I Winklera Bonata. i Bonaka? Wyobraź sobie, jak już wiesz, taki mindfuck tak naprawdę, bo wiesz, bo na początku te pierwsze porównania to jest tak rzucają, wiesz, żeby tylko zobaczyć, więc to wiem, No. może będzie naprawdę. Na pewno będzie dobra pamiątka, wiesz, na całe życie, bo nie wiem, czy. No, chyba Marek Olej. Nie, Marek Olej też chyba nie. No nie stał z nikim na scenie tam. Na pewno Piotrkowicz, to wiadome. No to poza Robertem za wiele osób chyba nie miało aż, że tak powiem, takiego zaszczytu stanąć obok takich zawodników właśnie jak Winkler, Dexter, Bonak czy tam Deasza też, ale kilku innych, no Nie nie? wiem, czy właśnie Olejniczek się nie przygotowuje na Ewis teraz. A możliwe, ja nie mam pojęcia nawet, Chyba nie wiem. Norbert będzie wychodził, Nie wiesz, wiem, w gdzie eliminacjach. oni tam nie mają jechać przypadkiem, bo tam będą chyba eliminacje do Olimpii w przyszłym roku, tak? No Znaczy, mniejsza z tym, no ale eliminacje bardzo ogólnie są. możliwe, nie? Że Marek będzie w tym startował, w No Pradze. nawet fajnie będzie zobaczyć porównanie dwóch naszych pro polskich, co nie? No bo Robert Piotrkowicz teraz wrócił, znaczy przeszedł do elit pro. Także. Tak. To Nie. widziałem właśnie ostatnio, że udostępniało chyba SDW akurat. SDW, że przeszedł właśnie do elit pro. I ostatnie pytanie, jeżeli już jesteśmy przy pro. Osiągamy jakiś poziom i to wszystko tak samo, cała kulturystyka, to są poziomy, wiadome. I fajnie powiedziałeś, że są rzeczy, które wypadają, a nie wypadają na pewnym poziomie, że to tak jakby kto może coś zrobić, kto powinien coś zrobić. I jak się zapatrujesz jako pro, w sensie zapatrujesz się na takiego człowieka, którego powinniśmy naśladować z pozytywnej strony motywatora, do którego dążyć, czy jednak wybijanie się, wiesz, trochę w inną stronę. Nie wiem, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli coś powiem nie tak, ale z tego co wiem, to w pro w Stanach, że tak powiem, nawet są zobowiązani do tego, żeby w jakiś sposób działać na czyn społeczny, publiczny, mieć powiedzmy tam, nie wiem, jakąś fundację czy na cel charytatywny. Tutaj kiedyś coś takiego usłyszałem, kilka osób mi to potwierdziło, nie wiem jak to tam teraz wygląda, ale jeżeli tak jest to do tej pory, no to uważam, że jest to jak najbardziej okej i że pokazywanie też tego swojego profesjonalizmu, nie tylko poprzez występy w zawodach i wiesz, i pokazywanie formy, ma też inne, że tak powiem, na innych aspektach życia skutek, tak? No to jak najbardziej ja będę starał się robić to samo, bo dla mnie wiadomo, na wiele rzeczy, że tak powiem, publicznych, pozwolić sobie, znaczy
nawet nie wypada wielu rzeczy publicznie gdzieś tam pokazywać, jeżeli się jest nawet, nie wiem, zwykłym zawodnikiem, tak? Bo tu różnie ludzie odbierają poszczególne tam zachowania nas, kulturystów, tak? I tutaj mam na myśli właśnie, wiesz, jakieś, nie wiem, do śniadania pokazywanie, co tam się nie wali, czy po treningu i wiesz, o co mi chodzi w każdym bądź razie, nie? To jest jedna rzecz, że to już nie przystoi przynajmniej. Druga rzecz to przykład, wiesz, zachowaniem, wypowiedziami i czynami przede wszystkim, także ładnie, składnie, oficjalnie, dyplomatycznie, bez tam żadnych, wiesz, ogródek i tak dalej. No i zachowanie na zasadzie takiej, że wiesz, jeżeli jesteś pro, no to wizerunkiem twoim jesteś ty, tak? Twoje ciało, twoja sylwetka, twoja forma. I to tak jak powiedziałem właśnie u siebie na filmie, jak widzę tego Niemca Mike'a Sommerfelda, no nie, który wygrał pro w tym roku, to było w Londynie, Tego nie wiem, ale tak? właśnie chciałem go znaleźć, nie mogłem go znaleźć, a napisałem do ciebie, także jakoś po tym, po nagraniu No, polaj. wpadłeś mi jego. Ale no, chodzi mi o to, że wiesz, że gość wygrywa pro, miesiąc później nie widać, że miał w ogóle formę, chociaż jak dla mnie na tej scenie, co widziałem, też stał z Jamie'em w overallu i też z nim wygrał, no to szczerze mówiąc, nie wiem, czym tam sędziowie się, no może tym, że ma, wiesz, bardziej estetyczną sylwetkę taką klasyczną, no nie, bo to między innymi ja dlatego dostałem kartę z tego, co się dowiedziałem, że mam klasyczną sylwetkę taką bardziej, a nie tak jak Jamie, wiesz, wysoki i nabity i tak dalej, nie? Na Sommerfeld, no to co, miesiąc po zawodach, ulany, na wakacje pojechał, to tam widziałem się nie oszczędzał, wiadomo, że też dla, wszystko jest dla ludzi i tak dalej, ale no Adam Zucker potrafił pojechać na wakacje i stracić kilka kilogramów, a Sommerfeld pojechał i stracił, wiesz, Formę. wszystko, całą sylwetkę, no nie? I to, no jeżeli coś tam nie wypada, no to tego się nie pokazuje, tak? I prezencja samego siebie, jak dla mnie, to jest nie tylko w okresie, kiedy ja startuję, ale przede wszystkim przez cały rok, żeby tym bardziej, wiesz, jak teraz to wygląda wszystko w social mediach, no nie? Ludzie cię obserwują non-stop, oznaczają gdzieś tam, patrzą na ciebie sędziowie nawet i poszczególni zawodnicy, no i jakaś tam opinia w świat idzie, więc fajnie będzie, jeżeli ludzie będą postrzegali mnie, nie tylko powiedzmy, wiesz, od nas z kraju, ale ogólnie, jako zawodnika, który ma formę nie tylko w okresie startowym, czy tam w dniu zawodów, no nie? Ale i przez cały rok potrafi ją utrzymać, no i przede wszystkim taki, który potrafi zrobić progres, no nie? A nie przyjąć kartę i powiesić ją sobie na ścianie i tylko po to, żeby ona była, tak? Bo no, wiesz, jak to wygląda na ten moment. Wiesz czemu wydaje mi się, że nasza kulturystyka w sensie w Polsce nie jest tak bardzo rozwinięta, bo brakuje nam takiej osoby, którą wymieniłeś, osoby, która będzie sprawnie potrafiła się wysłowić, potrafiła także zachować formę, ale zachować także formę nie tylko w sezonie, ale poza sezonem, potrafiła się pokazać i tak dalej. Brakuje nam takiego ambasadora sportu tak naprawdę. I mam nadzieję, że teraz znaleźliśmy takiego ambasadora, wprost mówiąc. I myślę, że to będzie fajny akcent, żeby zakończyć. Jeżeli chcecie, zachęcam Was do śledzenia Krystiana na Instagramie, na Facebooku, na dole podlinkuję oczywiście jego social media. A jeszcze pytanie na koniec, czy coś się zmieniło w kwestii prowadzenia ludzi? Czy teraz znowu dalej masz zapchane, że tak nazwę, miejsca, czy jeszcze troszkę osób przyjmujesz? Wiesz co, no ja przed zawodami ogólnie tam miałem taki no dosyć luz, że tak powiem, bo wiesz, okres wakacyjny to ludzie tak niezbyt chętnie podchodzą do robienia formy, dopiero zaczyna się to wszystko później po. Coś tam się, jakiś odzew teraz po zawodach był, więc nie wiem, tak kilka osób doszło. Coś tam jeszcze będę na pewno mógł przyjąć pod prowadzenie, ale też nie chciałbym, żeby to, wiesz, wyglądało tak, że ja nie mam dla kogoś czasu, tylko określona liczba osób, którym ja poświęcę, no może nie 100% swojego czasu, znaczy 100% swojego czasu, który mam przeznaczony na pracę, tak? I żebym nie musiał tam nikogo gdzieś, nie wiem,
zaniedbywać czy coś w tym rodzaju, bo to już mija się troszeczkę dla mnie z celem, nie? I sądzę, że jeżeli chcecie, jeżeli jeszcze jesteście szczególnie zawodnikami, którzy chcą wystartować, bo pewnie też troszkę będziesz musiał przebierać, że tak to nazwę, no już na pewnym etapie po prostu trenerzy wybierają sobie, że tak to nazwę, zawodników i to jest norma. Także jeżeli chcecie, uderzajcie do Krystiana i dzięki za rozmowę. Widzimy się niedługo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.